mamy w naszych szeregach zawodników bardzo młodych i mamy też, z czego jesteśmy bardzo dumni, dwóch seniorów, którzy w latach 70. i 80. reprezentowali klub Pionier Szczecin. Jest to nasza perła Stefan, który występuje u nas już od ponad półtora roku. Jest Zygmunt, który dołączył na wiosnę tego roku. Pionier Szczecin był pierwszym klubem w naszym województwie, utworzony w 1945 roku. Nazywam się Artur Mikucewicz, jestem członkiem zarządu klubu sportowego Pionier Szczecin. Prowadzę ten zespół jako licencjonowany trener. Pionier, to my! 6 lat miałem, to zaczęliśmy grać piłkę właśnie w domu. Nas 5 braci, to byliśmy drużynę. Nazywam się Stefan Zaniewski, urodzony 22.05.1952 rok. W roku 70. wstąpiłem do klubu Pionier Szczecin. W dalszym ciągu graliśmy w piłkę, a to było tak sporadycznie, że też nie byłem po prostu notowany jako zawodnik zrzeszony, tylko amator, tak, że człowiek grał, potem odchodził i do tej pory utrzymuje się przy piłce. Po reaktywacji właśnie podobnie jestem i mnie to cieszy, że znowu są i starsi, i młodzi zawodnicy. Nazywam się Zygmunt Żuk, mam 61 lat. W piłkę gram od 14 roku życia i przynosi mi to super, super satysfakcję. W Pionierze Szczecin grałem od 78 do 82 roku. Rok temu usłyszałem, że Pionier Szczecin się reaktywował i postanowiłem w wolnym czasie z chłopakami pograć. Nie? Kiedyś za komuny to dopiero można było, mając 10 lat, się zapisać do zespołu, ale to niestety nie mogłem, bo mama nie wyraziła zgody. Dopiero jak poszedłem do szkoły, nauczyciel WF-u poprosił, żebym przyszedł na boisko. Zacząłem grać i wtedy mama też się nie zgodziła. Odebrałem mamie dowód i się zapisałem do klubu. Nie? I od tego się zaczęło już. Dzisiaj urodziny obchodzi Stefan. Stefan jest prawdopodobnie najstarszym zawodnikiem uczestniczącym w rozgrywkach w naszym regionie. Co mogą starsi zawodnicy przekazać młodszemu pokoleniu? Sądzę, że tu są dwa aspekty. Pierwszy oczywiście sportowy, ponieważ nasi seniorzy naprawdę jeszcze potrafią opanować piłkę, potrafią z nią fajne rzeczy zrobić. Drugi walor jest w sferze takiej mentalnej, gdzie są przywiązania do barwy, gdzie zawodnicy po 40 latach mają okazję, możliwość jeszcze raz zagrać w klubie, który reprezentowali ileś lat temu. Hej! Pionier, pionier, pionier! La, 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 la! Chłopcy są super, jeden drugiemu pomaga. Cieszę się, że młodzi ludzie też do tego garną się. Widać, że jest chęć uczestniczenia w tym. Jeśli chodzi o grę w piłkę nożną, to sam się zastanawiam i nie mogę sam dać sobie odpowiedzi, czemu gram. Gram chyba dlatego, że wokół piłki nożnej się toczy życie, bym powiedział. Jestem po takich grze, treningach zdolniejszy do pracy. Jeśli chodzi o kondycję na boisku, wytrzymałość całego meczu, to ja dziękuję tym produktom, co się odżywiam. Po prostu poziom mleko piję, jem właśnie pokrzywy i właśnie takie boisko, jak tu jest na przykład w Szczecinie na tenisowej, co rosną pokrzywy, to mi to sprzyja, bo parę pokrzyw sobie zjadam przed meczem. I polecam każdemu. Za to silne włosy są i kondycja, a ja się ma. Razem zagraliśmy mecz, który nie przyniósł nam zwycięstwa, ale jednak jest satysfakcja, żeśmy sobie pobiegali, że po tym, po meczu się spotkamy, pogrylujemy i będzie super atmosfera. Po prostu to kocham. Będę grał jak najdłużej. Powiem szczerze, że piłka w dalszym ciągu mnie trzyma. Bez piłki nie można żyć.